Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku 1 na 1 z progamerami, streamerami i youtuberami. A dzisiaj ze mną jest Salamon. Salamon, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dokładnie tak, czyli youtuber, który regularnie ostatnio streamuje, nagrywa newsy ze świata Fortnite'a. No i tak. Odcineczki pojawiają się u niego dosyć często, więc warto tam zajrzeć. Jak i najbardziej. Dzisiaj cię pokonam. I dzisiaj mnie pokona, bo dzisiaj gramy 1 na 1 oczywiście. Tak jest. I zasady są proste. Przechodzimy przez ścianę, budujemy jedną rampę do góry. Tej rampy nie rozwalamy, to jest jedyna rampa, której nie będziemy mogli rozwalać. I później kręcimy 90, wszystkie triki dozwolone. Możemy kolapsować i tak dalej. No. A można kolapsować? Okej, dobra, spoko, bo nie tak, będziemy. Można, można. No i bronie, które Salamon tutaj dla nas wybrał, to emeczka niebieska, fioletowa pompa, ta lepsza i pistolet maszynowy niebieski. Więc tak fajny, jest. Ciekawy setupik. I co? Jesteś ready? Tak, dawaj. Ja jeszcze tylko powiem, że, bo pewnie będą pytania w komentarzach, że teraz gram 1600x900 rozdzielczość, ponieważ na turnieju właśnie trzeba teraz grać 16x9. Czyli najlepiej 1600x900 albo 1920x1080. Dobra. A jeszcze się chciałem zapytać, bo może dużo osób się będzie pytało, jak to będzie, nie wiem czy może orientujesz się, bo to będzie tylko w arenie chyba, no nie? Będzie tylko 16x9, czy ogólnie we wszystkich? To będzie chyba we wszystkich turniejach online'owych i offline'owych, czyli na LAN-owskich. Ale ogólnie tego nie sprawdzą, bo nie będą mieli jak tego sprawdzić. Wydaje mi się, że nie wbijesz do gierki turniejowej, do areny po prostu solo lub duo. Jeżeli nie będziesz miał ustawionej na tej rozdzielczości, czyli, ale czyli zwykłe solówki, zwykłe duo będziesz mógł grać jak najbardziej. A, rozumiem. No dobra, spoko. To tak może dla jasności dla wszystkich. Mhm. Dobra, to możemy startować. Dobra. To dawaj. To let's go. Skupienie. Nowa Nie, spadłem. Dobra, 1-0. Fall damage. Nawet nie wiedziałem, czy jest tutaj ustawiony fall damage. Jest. Tutaj się przekonałeś na własnej skórze. Kurde. Słabo. Jestem niby rozgrzany. Mhm. Ale też nie jestem jakiś mega dobry, więc... No zobaczymy, jak tutaj... to pójdzie, ale co? Gramy w ogóle best of 7, czyli do 4 zwycięstw, bo zapomniałem tutaj nadmienić. Ale to mówiłem przed odcinkiem. Dobra. Kolapsik. Dobra, i teraz przejdziemy do drugiego pojedynku. Dobra, dawaj. No to pierwszy pojedynek za nami. Trochę niefortuny, nie spadłeś tutaj, ale lecimy z kolejnym. Masz teraz okazję się zrewanżować. Lecimy. Kurde, ciężko. Ciężko. Kurde. Dobrze grasz, dobrze budujesz. A miałeś okazję pograć więcej 1 na 1, czy to taki... Nie, ja tak pierwszy zetknięcia? Ale coś pograłeś. Chciałem zacząć, tak, czasami gram z moimi widzami, ale mało w sumie gram 1 na 1, a wiem, że powinienem, bo dużo lepiej bym się nauczył grać i budować, bo to jest w tym najważniejsze teraz w tej grze, jak ta gra się teraz tak mega rozwija. No ale właśnie planowałem już zacząć. Dobra. To masz okazję poćwiczyć. Bez kitu, teraz trochę tak. Tutaj nieskończoności amunicji nawet nie mamy. A, no tak nie ma, ale ja mam dużo w sumie. Nawet nie wiedziałem, kiedy tam przeskoczyłeś sobie. Ojej. Żeby nam się materiały nie skończyły. Ale w sumie też prawda. Kurde, no nie, no. A ile miałeś? Mało już chyba, nie? 88 HP, kurde, a gramy na 50 keba. No coś tam ci siadło, bo nie powiem, że nie. Nie no, ale widać tutaj duża przewaga jest. Widać, że tutaj kreatywny jest grany. Nie tak średnio. Dlatego no od czasu do czasu jest grywany, trenowany.
też no tutaj... właśnie miałem, no trzeba, jak już tam coś się myśli. Jeżeli się myśli tutaj o jakichś właśnie arenkach, żeby coś tam faktycznie ugrać, no to trzeba trochę potrenować właśnie też jeden na jeden. Dobra, to przejdziemy teraz sobie do trzeciego pojedynku. Na razie jest 2-0. Tak jest, chyba będzie 4-0. No to lecimy dalej już, trzeci pojedynek, go! Może w końcu coś siądzie. Ja na się gubię, jestem warzywo. Nie gadaj. Nie, myślałem, jak... że na sam dół, tak szczerze. Ja, bo ten, bo zedytowałeś i miałem problemy, ale jest okej. No tam, na krawędzi byłeś. No nie, no kurde, no nie, no dobry. Ja jestem za słaby. Widać tutaj pełen profesjonalizm. Dziękuję bardzo, dziękuję. Będzie do jaja chyba, aż przykro będzie. Nie może się to tak skończyć. Lecisz z honorową. No będzie trzeba, ale będzie ciężko na pewno. Bo nie trafiłem na bota. Widać, że... Jest trenowany, grane jak najbardziej. Właśnie też trenuję do tych aren treningowych, żeby coraz lepiej mi tam szło. No wiem, właśnie na tych arenach nie gram, to też jest błąd. Każdemu polecam te arenki. Bo mówię, że tam jest dużo wyższy poziom, więc tam się jak najbardziej wszyscy uczą grać na tych arenach, tak samo na trybie kreatywnym. Wszyscy w sumie grają, od razu przychodzą ze szkoły i grają. Większość osób, które dla początkujących powinny grać właśnie albo te areny, albo tryb kreatywny ćwiczyć, żeby nadrabiać te wszystkie sezony. Ja mam mojego widza, który gra od sezonu chyba 6, a gra tak mega dobrze, że ja jestem w szoku i wszystko. I dlatego, że dużo poświęca czasu na trybie kreatywnym. Dlatego na wszystkim polecam. Mongrala czy jakieś inne mapki bardzo popularne ćwiczyć. I edytowanie jest najważniejsze, edytowanie. Jak się ogarnie edytowanie, budowanie, to nawet nie musisz mieć dobrego aima, bo będziesz tym nadrabiał. Dokładnie tak. Myślę, że tutaj Salamon dobrze mówi. Teraz Fortnite daje niesamowite możliwości, żeby szybko nadrobić zaległości właśnie na trybie kreatywnym i tak dalej. No, a teraz jeżeli chodzi o... Kiedyś czegoś takiego nie było kompletnie. Nie było ani placu zabaw, ani trybu kreatywnego, więc to się mega wszystko rozwinęło. Dla tych osób, które teraz zaczynają, to jest bardzo dobrze i wszyscy mogą z tego skorzystać i się szybko nauczyć grać i nadrobić te osoby, które grają od pierwszych sezonów. Więc jak najbardziej wtedy na polecam. Samym początku wszystko zależało tak naprawdę od długich godzin spędzonych na zwykłych solówkach. No, dokładnie. A teraz naprawdę można szybko nadrobić na tych różnych trybach. A jeżeli chodzi, tam wspomniałeś o mapkach, to właśnie stworzyłem niedawno taką mapkę do trenowania aima, więc wszystkim tutaj serdecznie polecam, bo mapka jest naprawdę kozacka. Będziecie mieli w opisie i nawet się tutaj kodzik pojawia nade mną. Mapka jest sztosik, naprawdę. Polecam. I tak samo możecie sobie zobaczyć, jak w ogóle w pierwszym sezonie pro playerzy grali, czy ninja, czy w ogóle to budowanie było na takim, no w ogóle masakrycznym poziomie, a jak teraz się wszystko ruszyło, jak gracze teraz budują, to jest w ogóle kosmos. Więc mówię, trenujcie. Dobra. Kreatywny. Lecimy, kolejna, ostatnia runda. Widzowie zrozumieli, lecimy dalej. 3-0. Czy będzie 4-0? No, pewnie będzie, ale... Będę się starał. Nie no, kurczę, mega szybko budujesz, ja nie mam w ogóle nic do powiedzenia. 90 mega szybko kręcisz. Ja jestem totalnie w dupce. O ty. Po honorową, lecisz. Aj, blisko. Nie, niemożliwe. O Boże, a już było tak, mieć 0. No, 54 HP. Kurczę, szkoda, no ale trudno. Tak jak myślałem, będzie 4-0, ale widać tą różnicę profesjonalnego gracza. Widać, że jesteś mega ogarnięty. Także sami zobaczcie, jak tryb kreatywny. Trochę poświęconego czasu, wracajcie ze szkoły, tryb kreatywny odpalajcie od razu. Nie od razu na słóweczki czy tam na duo z ziomeczkiem, tylko na pół godzinki każdemu polecam.
żeby dokładnie sobie poćwiczyć. Tak. Teraz to już jest jak naprawdę jak w jakimś sporcie, trzeba zrobić tutaj dobrą rozgrzewkę przed grą. Tak jest, zobaczcie jak ja gram od pierwszego sezonu, tak naprawdę od trzeciego, bo tam zacząłem nagrywać od trzeciego, a widać przewagę. Widać mega przewagę jak gościu, który poświęca dużo czasu na trybie kreatywnym. No a ja, który nie gra na trybie kreatywnym i gra jak bocik i dostałem 4-0. Także widać różnicę i tryb kreatywny każdemu polecamy. Także tyle. Dzięki za zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie. No i chciałbym tutaj jeszcze się zapytać, kogo chciałbyś nominować do następnego odcinka, bo to już jest taka tradycja odcinka. Może to być albo Radowity, albo możesz Kisę, taką nową youtuberkę. Także te dwie osoby możesz zapytać. Okej, to dzięki za nominację. Jak najbardziej spróbuję się skontaktować z tymi osobami, żeby nagrać właśnie kolejny odcinek. A tobie dziękuję serdecznie za wystąpienie. Ja tobie również dziękuję. Było bardzo miło. I co? Trzymajcie się. No, to na razie. Trzymajcie się do następnego odcineczka lub streama. No, cześć. Cześć. Each time of year carries memories.